Siema, dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, czy warto inwestować pieniądze w opaski monitorujące naszą aktywność fizyczną, czy jest to gadżet, czy niezbędny artefakt każdego liftera. Zrobimy to na podstawie analizy mojego Fitbit Alta, z którym żyję już miesiąc czasu. Porównamy sobie jego plusy i minusy. Zaczynamy. Opaska monitorująca aktywność fizyczną jest po prostu rozwinięciem klasycznego krokomierza. Teoretycznie pełni funkcję smartwatcha, choć na dobrą sprawę smartwatchem nie jest. Główne zadanie: monitorowanie naszych kroków, pokonany dystans, spalone kalorie, a także aktywne minuty, o których powiemy sobie później. Monitorowanie naszego snu, sprawdzanie tego, jak głęboko śpimy i czy często się wybudzamy, oraz fajna funkcja budzika, dzięki której naprawdę się wybudzamy bez żadnych irytujących melodii. Oczywiście taki zegarek, taka opaska byłaby do niczego, gdyby nie aplikacja, bo tak na dobrą sprawę to aplikacja wyciąga wszystkie parametry, które są mierzone u nas na nadgarstku. Aplikacja dostępna w telefonie, w różnych systemach, a także w komputerze. Także wszystkie te parametry możecie sobie monitorować i sprawdzać, bo po to ten zegarek jest. Więc myślę, że tak od ogółu do szczegółu przejdziemy teraz do plusów i minusów tego zegarka, tej opaski. To jest opaska. Przechodząc do plusów, minusów, posiłkuję się kartką. Będzie to dosyć mało profesjonalne, ale przynajmniej się nie pomylę i będzie to miało większą wartość, jeśli powiem wszystko to, co chcę powiedzieć. Pierwszy plus, jaki sobie zaznaczyłem, to funkcja powiadomień. Uważam, że jest to fajna opcja, jeśli chodzi o taką opaskę, bo nie musicie mieć ze sobą telefonu, a jeżeli dostaniecie na przykład SMS-a, maila, jakieś powiadomienie na Facebooku, Messengera na Facebooku, to Wam opaska o tym powie. Z doświadczenia, jeśli jest tego za dużo, to po prostu wibruje Wam cały czas. Więc ja zostawiłem sobie tylko i wyłącznie SMS-y. No i telefon. Jak dzwoni, to wiadomo, że pokazuje się na zegarku. Niestety nie można sobie z nim gadać jak w Power Rangers, ale jest spoko. Druga fajna sprawa to dobry akcelerometr. Naprawdę ciężko go oszukać. Szczególnie fajnie to pokazuje, jak jest godzina zero. Kończy się jeden dzień, zaczyna się drugi. Zaczynamy z zerowym licznikiem kroków i rzeczywiście stawiamy te kroki. To są one naprawdę, relatywnie dobrze jest to wykonane. Jazda samochodem tego nie oszuka, jakieś tam ruszanie ręką też nie. Długość kroku chyba jest podana nawet w aplikacji. Także fajnie to wylicza i jest to miarodajne, więc o to nam chodzi. Aktywne minuty to jest coś, co możecie sobie zaznaczać, jeśli chodzi o bieg, jeśli chodzi o spacer, jakiś tam fitness, aczkolwiek głównie mi wyłapuje bieg albo marsz. I zaznaczacie sobie, po ilu minutach tak naprawdę ma Wam to wyłapywać, żeby na przykład, nie wiem, minutowy spacer to już nie była Wasza superaktywność. Spacer dłuższy niż 10 minut, jeżeli wykonujecie, dopiero te aktywne minuty Wam się włączają. Możecie sobie też ustawić aktywne minuty jako cel. Jeśli nie jest to Wasz cel, że chcecie robić dużo aktywnych minut, tylko kroki, ja mam kroki, to możecie ustawić sobie, że na przykład o krokach ma Wam przypominać od godziny 10 do 20 na przykład. Tak? I wtedy w każdej godzinie przypomina Wam, jeśli siedzicie na tyłku, zrób tam kolejne 250 kroków, żeby, nie wiem, uzyskać swój cel. Jest to fajne, ale też po pewnym czasie wkurwia. Oczywiście to też się zaznacza, czy te kroki w danych minutach wykonywaliście, czyli czy przez cały dzień byliście aktywni, czy nie. Oczywiście wykresik do tego jest. Budzik to jest fajna sprawa, rzeczywiście to budzi. Nie tak, że tylko sobie gdzieś tam wibruje i jesteśmy w stanie to przespać. Kilka razy próbowałem się obudzić bez takiego budzika normalnego w telefonie i się budziłem, więc jest ok. Design plus paski. Uważam, że design jest naprawdę spoko, bo jest to małe. Paski są wymienne, więc możecie sobie odpiąć taki zegarek, opaskę. Odpiąć sobie i przypinać sobie na przykład, nie wiem, bardziej oficjalne opaski. Bardziej oficjalne te paski sobie przypiąć. Są jakieś tam skórzane, brązowe, czarne. Ja mam taką zwykłą, klasyczną gumową. Oczywiście paski są dodatkowo płatne, więc uważam, że to jest minus, ale teraz mówimy o plusach. Więc design uważam, że jest fajny, mały, niewidoczny. No i ma dobrą aplikację, czyli wszystkie te rzeczy, parametry, które sprawdzamy sobie, są rzeczywiście fajnie pokazywane w aplikacji. Pokazuje, czy osiągamy swoje cele, pokazujemy, jak się budzimy często i tak dalej. Wszystko sprawdzamy na telefonie, a także możemy sobie sprawdzać na komputerze. Pokazuję to na komputer, bo tu mam komputer, wy go nie widzicie, no ale nie, mniejsza z tym. Rzeczywiście przypomina nam o tych celach, żebyśmy je osiągali i przypomnienia, które wy sobie sami tam ustawicie, to one są fajnie pokazywane. Przykładowo chcecie się kłaść codziennie, nie wiem, w pół do 12 spać, to Wam mówi, że czas do spania, tak? Tyle o plusach, przechodzimy do minusów, bo też ich trochę jest. Pierwszy minus, jaki sobie zaznaczyłem, to brak stopera. Myślę, że przydatna funkcja, jeśli nawet ktoś pracuje jako trener albo trenuje
i sobie sprawdza coś na czasówkach, to niestety funkcji stopera tutaj nie ma. No a ciężko by było chodzić z dwoma zegarkami, czy z opaską i z zegarkiem, no bo oczywiście zegarek tutaj mamy, także chodzić z drugim, żeby tylko mieć stoper, to trochę by to było uciążliwe. No a jest to opaska do aktywności fizycznej, więc przy aktywności fizycznej stoper się przydaje, tu go niestety nie ma. Brak kontroli tętna, Fitbit Alta HR ma tętno. Mnie jakby kontrolowanie tego nie jest może bardzo potrzebne, nie biegam. No ale za takie pieniądze, jakie kupiłem, mogłoby to być. Powiadomienia rusz się. No jest to wkurzające. Można to oczywiście usunąć. Jeśli chcemy osiągać te swoje cele, no to cały czas będzie Wam przypominało o tym. Więc jeżeli macie jakoś mało aktywne kilka godzin w ciągu dnia, a on Wam przypomina od rana do nocy, to uwierzcie mi, prędzej czy później będzie Was to wkurwiało. Wodoszczelność, nie wodoodporność. Wodoszczelność, czyli możemy go sobie lekko zachlapać, możemy myć ręce, może się lekko zachlapać, może padać deszcz, może się lekko zachlapać. Nawet jak się coś na niego podobno wyleje, to się nic nie stanie, ale nie możemy się niestety w nim kąpać. To jest dosyć wkurzające, że za każdym razem, przypuszczam, że raz dziennie robimy prysznic, to trzeba po treningu zawsze go zdjąć, bo niestety, mogłoby się coś tam w nim popsuć. Bateria, 5 dni na baterii takiego normalnego użytkowania. Jeśli macie bardzo dużo tych powiadomień ustawionych, to przypuszczam, że 2-3 dni. Jak na początku miałem, to po 2-3 dniach już musiałem go podładować. Więc 5 dni na takiej baterii też uważam, że jest trochę mało. Ładowanie godzina, dwie, no ale na pewno ładowanie to jest czas, kiedy opaska nas nie monitoruje, więc musimy to na przykład robić w domu rano przed komputerem. Jak zrobimy na wieczór, tak jak mi się zdarzyło raz, to wiadomo, że wtedy nam nie monitoruje snu, więc to jest taki też minusik. No i minusem uważam, że jest trochę cena tego zegarka, tej opaski. Kurwa mać, tej opaski. 499 zł za nią zapłaciłem. Na pewno warto, jeśli chodzi o te aplikacje i o jakość wykonania tego wszystkiego, no bo i wyświetlacz fajny i rzeczywiście jest to takie w miarę trwałe, ale na rynku tych zegarków ja wybrałem akurat Fitbit z polecenia Arka Czerwa, pozdro Arek. Bo chwalił, że aplikacja dobra, że top i tak dalej, więc zbiera dobre noty, więc z polecenia zawsze coś warto kupić. Na rynku są też fajne Garminy. Mam nadzieję, że nie przekręciłem nazwy. Kilku znajomych ma takie wypasione na maksa. Pokazują nawet na GPS-ie trasy, które przebiegliście. Tutaj prawdopodobnie też raczej. Ale generalnie tam jest taki typowy zegar. Wszystko możecie sobie z nim zrobić. Taki typowy już praktycznie smartwatch. Uważam, że trochę za wysoka cena jak za te funkcje. Myślę, że jakby kosztował chociaż stówkę mniej, to by było ok. Takie z takimi samymi funkcjami wczoraj widziałem w Biedronce za 70 zł. Tak jak mówię, nie jest ważny zegarek, opaska, kurwa, tylko aplikacja, którą mamy, bo to aplikacja będzie wyciągała nam wszystkie wartości, które monitorujemy. A pytanie, czy opaska za 60 czy 70 zł będzie pokazywała nam rzeczy prawdziwe. Tu dobry akcelerometr, dobra aplikacja, rzeczywiście wszystko fajnie pokazuje, więc uważam, że dobrze wydane pieniądze. Wy jak będziecie kupować, to polecam się zastanowić, czy rzeczywiście do treningu siłowego nie będzie podstawowy taki najlepszy, gdzie tylko monitoruje kroki i sen, nawet nie ma żadnych wyświetlaczy, a po prostu chodzimy sobie z drugim zegarkiem, w którym mamy wszystko, chociażby jakiś G-Shock albo jakiś inny zegarek. No to już zostawiam Wam. Tytułem zakończenia nie będę robił takiego typowego podsumowania. Fajne, jeżeli kontrolujecie, ja akurat jestem na minikacie, więc kontroluję sobie liczbę tych kroków. Oczywiście chcę, żeby ten wskaźnik NIT był stosunkowo wysoko. Czekam na napisanie książki przez Michała Owczarzaka, Potęga Niesiedzenia. Kto śledzi owce, wie, o co chodzi. Ruszajcie się dużo. Ta aktywność fizyczna, każda inna niż trening, będzie powodowała to, że będziemy chudnąć. Dodatkowo nie obciążamy układu nerwowego i dodatkowo można się fajnie przy tym bawić, bo bieżnia, umówmy się, nie jest fajna, bieganie po kilkadziesiąt minut nie jest fajne, a taka aktywność fizyczna, która pomoże nam spalić tkankę tłuszczową czy schudnąć po prostu, a dodatkowo nie będzie nas jakoś bardzo orała, myślę, że jest całkiem fajną sprawą, więc takie opaski polecam sobie zakupić, jak ktoś rzeczywiście mocno siedzi w temacie kunsztu swojego ciała i kultywowania swojej sylwetki. Jeśli nie, to po prostu piszcie, co myślicie o takich bajerach, czy używacie opasek, czy może po prostu klasycznie jakaś aplikacja. Tak się rozgadałem, że ucięło mi w telefonie końcóweczkę, więc naprawdę już kończę. Piszcie, co myślicie. Pozdro.